jest wspaniałe, powiem pani szczerze, bo człowiek nie jest sam w tym czasie akurat. Nie. I co mogę powiedzieć? No, dziękuję. Mama nie zmarła tamty roku, ojca nie ma nikogo. Nie, ja tym ludziom dziękuję wszystkim. Akurat nie, powiem pani tak. Jak to sobie mogę jeszcze powiedzieć? No, jestem szczęśliwy, akurat nie, że tak na mnie wpadło też, akurat, że mam te ten ludzi takich, że są szachetna paczka, że pomagają innym, dlatego za to dziękuję. Przyznam szczerze, że jestem piąty rok w szlachetnej paczce i myślałam, że dzisiaj mnie już nic nie zaskoczy, ale mam tak cudownych darczyńców, którzy po prostu, niektórzy są pierwszy raz, niektórzy są już takimi weteranami i oni po prostu sprawiają, że jakby zaczynam od nowa wierzyć w to wszystko, co tutaj się dzieje. Ta cała energia na magazynie, jesteśmy wszyscy na czerwono, jesteśmy wszyscy świątecznie ubrani, świąteczna muzyka, więc mamy super dobre humory. Poza tym, jak myślę o tych ludziach, którym mogę pomóc, jak zobaczę u nich uśmiechy, to wszystko, to jest taka magia świąteczna. Ja lubię pomagać, bo uważam, że miałem bardzo dużo szczęścia w życiu i chcę się po prostu w jakiś sposób nim podzielić. Ostatnio słyszałem taki fajny cytat, że przyszłość jest już dzisiaj, tylko jest nierównomiernie rozdystrybuowana, więc my tutaj staramy się rozdzielić ją troszkę bardziej równomiernie. Tutaj czuć ten power w całej ekipie, zarówno na magazynie, jak i na kuchni, jak i wśród osób, które rozwożą te paczki. No i później jest wielka, wielka satysfakcja, radość, którą możemy dzielić z tymi rodzinami, do których jedziemy. Między nami jest takie powiedzenie, że kto tutaj przychodzi, to już zostaje na dłużej i nie wyobrażam sobie już żadnego roku bez szlachetnej paczki, ani świąt, ani przygotowań do nich. Najbardziej zachwyca mnie to, że tak naprawdę na magazynie mamy ludzi w każdym wieku. Są młodzi, młode dzieciaczki, nawet harcerze, nastolatki, ale osoby też starsze, które mają dzieci, wnuki nawet. Także to jest niesamowite, że w każdym wieku znajdzie się w nas siła, żeby pomagać. Bardzo potrzebny jest przykład, natomiast oni rwą się do takiej pomocy fizycznej, bardzo też takie chwytające za serce są sytuacje, kiedy to rodzice zachęcają dzieci, żeby razem z nimi szli na właśnie na te zakupy i z kieszonkowego część oddawali, a najbardziej chwyciło mnie za serce, jak jedna mama pokierowała swoim pierwszakiem tak, że on z własnego kieszonkowego kupił bon do Decathlonu dla potrzebujących dziewczynek, które chciały sprzęt sportowy. Myślę, że młodzi mają więcej nam do zaoferowania niż nam się wydaje i może nawet więcej niż oni sami myślą, że mogą.